Challengers, film Luki Guadagnino, który miał mieć swoją premierę pod koniec ubiegłego roku, ale przez strajk scenarzystów, aktorów, a także wewnętrzne problemy Warner Bros. Discovery, a właściwie przez jeden problem, jakim jest Zaslav, czyli CEO całego koncernu, został przełożony na kwiecień i muszę powiedzieć, że nic się nie stało, obejrzeliśmy i możemy się tym filmem zachwycać, bo jest to zdecydowanie film warty zachwycenia. Ja osobiście jestem, jestem fanem twórczości Luki Guadagnino, aczkolwiek moim najmniej lubianym filmem Guadagnino jest ten film, który jest najbardziej znanym, czyli Tamte dni, tamte noce. Ja jestem zafascynowany tym, jak przetworzył wspomnianą Suspirię z tego horroru giallo na zupełnie inny rodzaj, subgatunek horroru. To jak, co zrobił z tego Timothée Chalamet'a w Bones and All, które chyba nadal, mimo wszystko nadal jest moim ulubionym filmem Luki Guadagnino. Film, którego nie lubi nikt. do ostatniej kości, nie aż do kości, tylko do ostatniej kości. Ja byłem bardzo podobał mi się koncept serialu Tacy właśnie jesteśmy, więc ja jestem na pewno dużym fanem tego, jak Guadagnino tworzy swoje historie, ale w tym wypadku, oprócz Luki Guadagnino, w przypadku Challengers, trzeba również pochwalić Justina Kurickesa. Tak. Który jest scenarzystą tego filmu Challengers i który swoją drogą jest mężem w życiu prywatnym Celine Song, czyli reżyserki filmu Past Lives, poprzednie życie. A ci, którzy chociaż przez chwilę są obecni tutaj w naszych kręgach na YouTubie, wiedzą, że ja jestem ogromnym fanem tego filmu. No i mam nadzieję kolejnych filmów Celine Song. A więc mieliśmy Noe Baumbacha i Gretę Gerwig, teraz mamy Celine Song i Justina Kurickesa. Mam nadzieję, że również będę dostarczać nam mnóstwo dobrych filmów. Jeśli chodzi natomiast o samo Challengers, mam przygotowane na świeżo notatki, którymi będę się posługiwał. Historia jest dość prosta, bo ta historia, jej core, jej rdzeń, dzieje się podczas... jest opowiadana z perspektywy meczu finałowego podrzędnego turnieju, może nie podrzędnego, ale turnieju z cyklu Challenger w New Rochelle w stanie Nowy Jork. Challenger to są takie turnieje w ramach ATP, które są raczej takimi mniejszymi, pomniejszymi turniejami, które pomagają młodym tenisistom nabrać doświadczenia i przesunąć się w rankingach do góry. Dochodzi do spotkania w finale tego turnieju, dochodzi do spotkania dwóch byłych przyjaciół, a teraz prywatnie i prozawodowo przeciwników, czyli wspomnianych Arta Donaldsona i Patricka Zweiga, którzy rywalizują ze sobą w finale i dla obu z tych panów może być tak naprawdę to ostatni mecz i gwóźdź do trumny ich karier. Ale ten film, dziejący się w obrębie trzech setów tego meczu, cofa nas wiele miejsc w ich życiu. Najdalej cofamy się do roku, bo zapomniałem wspomnieć, akcja dzieje się w 2019 roku. Najdalej cofamy się 13 lat wstecz, do roku 2006, kiedy to Art i Patrick są partnerami deblowymi, są między karierami juniorskimi a seniorskimi. Są partnerami deblowymi, a jednocześnie są też jakby zawodnikami singlowymi i poznają Tashi Duncan, znakomitą tenisistkę, juniorkę, przed którą świat tenisa stoi otworem. No i rozpoczyna się trójkąt pełny namiętności, bo
Chłopcy, panowie są zauroczeni Tashi na korcie, jak i poza nim. I właśnie dość szybko zmierzamy w stronę tej sceny, tak szeroko pokazywanej w zwiastunach, która napędzała akcję promocyjną, która ma całkowicie inny wydźwięk tak naprawdę w filmie, bo to jest moment, w którym dociera do nas, do widza, że tak naprawdę Tashi jest w stanie kontrolować naszych dwóch bohaterów granych przez Mike'a Feista i Josha O'Connera w całości. Zrobią dla niej wszystko, zrobią wszystko, co im każe, o co ich prosi, i to tylko zaczyna nam ustawiać hierarchię w tym trójkącie, co jest rzeczą naprawdę ciekawą, bo ta dynamika przez te lata oczywiście się zmieniała. Dość szybko otrzymujemy informację, że bohaterka grana przez Zendaya długo spotykała się, długo randkowała z Patrickiem, czyli postacią Josha O'Connora, a tak naprawdę obecnie w 2000, w teraźniejszości, od wielu lat jest w związku małżeńskim z Artem Donaldsonem, który tak naprawdę jest teraz dość dobrym tenisistą. Jest tenisistą, któremu brakuje tylko zwycięstwa w US Open do zgromadzenia karierowego wielkiego szlema, a natomiast Zweig, czyli jej ten trzecie koło u wozu obecnie, tak się mogłoby wydawać, jest raczej bliski pogodzenia się z porażką swojej kariery i z zaprzestaniem gry w tenisa. Mamy dwie strony tego konfliktu w teraźniejszości, którego dynamika zmieniała się przez lata. I powiem tak, ten film jest niemalże doskonały, a jest na pewno doskonały tam, gdzie mamy do czynienia z czystym Guadagnino, bo mamy takie elementy, które wydają się być czymś nowym w twórczości tego reżysera, bo mamy ten soundtrack stworzony przez Trenta Reznora i Atticusa Rossa, który bazuje głównie na głębokiej muzyce elektronicznej, na takim deep retro house'ie, na synfowych, mocnych melodiach, w które wplatana jest muzyka zaaranżowana bardziej klasycznie, i ten podział jest istotny, ponieważ ta muzyka elektroniczna bardzo mocno podkręca klimat, podkręca vibe, podkręca natężenie, napiętość, namiętność tych scen typowo sportowych albo tych scen agresywnych wymian zdań pomiędzy bohaterami, a ta muzyka delikatniejsza jest takim często jest nam serwowana w momentach czystych, w momentach albo to czystego romantyzmu, albo też spokojnych momentów w życiu bohaterów, co jest bardzo fajnym kontrastem. Ale właśnie wspomniałem o tym, że ten film jest doskonały, kiedy jest to typowy Guadagnino. Bo mamy na przykład, to mnie bardzo urzekło, mamy dużo, wysokie tempo, mamy tą ciężką muzykę elektroniczną, mamy dużo ujęć z perspektywy dołu, także kamera kierowana z dołu do góry, brakuje mi terminu fachowego, ale takiej perspektywy, jakby ktoś patrzył od dołu, i tam to się przydaje dla podsycenia tej atmosfery. Ale mamy sceny, gdzie dzieje się, mamy namiętną wymianę pocałunków na parkingu przy samochodzie, a Guadagnino serwuje nam to w szerokim, bezruchomym kadrze. Obserwujemy naszą parę bohaterów tylko na skrawku ekranu. Statyczny kadr, kiedy to inni reżyserowie zrobiliby 30 cięć podczas takiej sceny. Guadagnino nie robi ani jednego. To są takie rzeczy, które bardzo mocno kontrastują. I też to jest taki thriller sportowy, emocjonalny roller coaster, który dzieje się za dnia. Tam nie ma te wszystkie najważniejsze dla kariery tych postaci elementy dzieją się za dnia, co po prostu dodaje tylko tej kontrastowości. I wspomniałem, że mamy tutaj mnóstwo
ekspresji tej sportowej, mnóstwo namiętności, ale jest to też historia o adrenalinie, o tym, że tylko adrenalina tak naprawdę sprawia, że ci bohaterowie czują się żywi. W każdym aspekcie życia musimy... To jest historia o chęci stania się najlepszym, o tym, że cały czas chcemy żyć na wysokich obrotach, o tym, że ciągle podążamy za perfekcją, że bohaterowie chcą podążać, kierować się swoimi rządzami, nie mają, no nie mogą się zatrzymać, bo kiedy się zatrzymają, to po prostu umrą, staną się leniwi, ospali i umrą. I to jest fenomenalnie przedstawione. Ja miałem właśnie sporo problemów z tą historią, bo mnóstwo rzeczy było takich dobrze wyglądających, dobrze zagranych, dobrze sprawdzających się, ale brakowało klamry. I moja głowa wybuchła w samym finale, kiedy dostajemy wszystkie retrospekcje, są już za nami. Wiemy, jak ta historia wyglądała, jak się potoczyła, na jakim etapie życia jest każdy z trójki bohaterów. Wiemy, co mniej więcej, co siedzi w im głowie. Wiemy, czego potrzebują. I mamy 10 minut finałowego pojedynku, w którym dochodzi na tym podrzędnym turnieju Challenger w finale, dochodzi do tiebreaka w ostatnim, trzecim secie. I to, co się wtedy dzieje. Christopher Nolan mówi, że nie lubi pisać dialogów, bo według niego film ma wyglądać, nie musi, bohaterowie nie muszą ze sobą rozmawiać. I powiem wam, że Guadagnino zrobił to perfekcyjnie. W całym finałowej sekwencji, ostatnich 10 minutach, bohaterowie wykrzykują może z 5 słów, z 3 zdania, nie kierując żadnego bezpośrednio do siebie. Nie ma tam dialogu, jest tylko kilka krzyków, ale gesty, mimika, zachowanie, my wiemy, my rozumiemy, co siedzi w głowach tych postaci, my rozumiemy, dlaczego tak się zachowują i dlaczego nagle dochodzi do niesamowitego wybuchu. I muszę trochę chyba mikrofon oddalić. Wydaje mi się, że siedziałem, kiedy postać Josha O'Connora, czyli Patrick, zaczyna, ma ostatni, jest jego piłka, ostatni serwis i wykonuje pewien ruch, kiedy pojawił się na początku filmu, kiedy przedstawiana była nam ich młodość, który sugestywnie wskazywał, co się wydarzyło niedawno. Siedziałem po prostu jak na szpilkach, jak na najlepszym thrillerze. Czy wykona ten ruch? Wykonuje go. I po prostu, i właśnie to są, jest kilka w samym finale, czy też to, co wykonuje postać Zendaya, jak zachowuje się Tashi, sugeruje, co czuje, bo po prostu no, nie chcę wam w żaden sposób zdradzać tych elementów, ale idąc na Challengers, oglądajcie, notujcie wszystko w głowie, co się dzieje, każdy ruch, każdy gest ma znaczenie w kontekście finału. Finał został skonstruowany fantastycznie. Po prostu nasi bohaterowie, czyli Mike Feist i Josh O'Connor, męscy bohaterowie i Josh O'Connor, byli przedstawiani jako ogień i lód. Zweig był tym porywczym, buńczucznym, butnym, który zawsze chciał postawić się na swoim i wiedział, że jest, uważał się za najlepszego, za najbardziej doskonałego. Art był tym spokojnym, rozważnym, technicznym, kalkulującym każdy ruch i w takich ich zastajemy w finale. A jednocześnie to, co ma miejsce, pokazało, że byli oddaleni od siebie i że ta adrenalina, to podążanie za doskonałością, za zwycięstwami było tak dla nich ważne, że wydawać by się mogło punkt krytyczny, punkt, który doprowadzić mógł do całkowitego zniszczenia relacji całej trójki, już ostatecznej, doprowadza prawdopodobnie do ich ponownego zjednoczenia. Finał tego filmu jest naprawdę doskonały. I na koniec muszę powiedzieć, że Zendaya wypada
dobrze, bardzo dobrze w tym filmie, ale to, jak wypadają O'Connor i Feist, to jest po prostu znakomitość. I ta dwójka zdecydowanie zasługuje na wszystkie pochwały za tę rolę. Ja tylko się właśnie, moim jedynym problemem z tym filmem jest niestety gra aktorska Zendayi w pewnych momentach, ponieważ Zendaya od Euforii ma jedną minę, którą pokazuje nam, gdy jest smutna lub też zła. I ona niestety pojawia się bardzo mocno w tym filmie i zaczynam się zastanawiać, czy ma jeszcze coś w swoim arsenale, czy to już niestety wszystko i tu jej te aktorskie umiejętności się kończą. Jeśli widzieliście Challengers, dajcie znać, co o tym filmie myślicie. Co się wam w nim podobało, co nie, czy jesteście tak samo jak ja zachwyceni tym finałem, czy być może zupełnie nie rozumiecie hype'u, nie podoba się wam to, jak ten film się zakończył i co miał nam powiedzieć. Czekam na was w komentarzach.